Między innymi dzięki takim stacjom pomp nie dochodzi tutaj do powodziowego Armagedonu. Witam Państwa serdecznie, tym razem już swoim głosem, a nie słowem pisanym. Chociaż jak to mówią, mowa jest srebrem, a milczenie złotem, jednak taka forma komunikacji z Państwem bardziej mi odpowiada. Dziękuję również za wszystkie dobre rady i życzenia powrotu do zdrowia. Co prawda jeszcze mogę mieć małą chrypkę w głosie, ale mam nadzieję, że mi to Państwo wybaczycie. Więc zaczynajmy! A dzisiaj rozpoczynamy naszą wędrówkę od ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego, gdzie znajduje się baza materiałowo-sprzętowa generalnego wykonawcy firmy Budimex. Materiał jest nagrywany w sobotę rano około godziny 10. Temperatura powietrza minus 3, odczuwalna pewnie około minus 7. I jak widać piękne warunki zimowe. A że piękno to pojęcie względne, więc raczej nie każdemu z budowlańców taka pogoda pasuje. Mamy tutaj widok na ścianki szczelne od strony zachodniej. Jak widać, ujście rzeki Elbląg do zalewu jest ścięte lodem. Tutaj doskonale widzimy wystające z larsenów kotwy gruntowe, o których wspominałem już w jednym ze swoich odcinków. Przypomnę tylko, że są zagłębione w ziemi na długość około 28 metrów. A tu właśnie same kotwy przygotowane do montażu. Są oczywiście one ze sobą łączone. Możecie tu Państwo zobaczyć sprzęt, który służy do ich zagłębiania. Rozpoczęto prace zbrojarskie. Widzimy tutaj skręcane zbrojenie, które będzie służyło do zazbrojenia oczepów. Przypomnę, oczep to element wykończenia ścianek szczelnych, służący nie tylko walorom estetycznym, ale również ochronie przed warunkami atmosferycznymi. Tu widzimy ścianki szczelne wciąż od strony zachodniej. Jak widać, jest możliwość, aby część przynajmniej z nich wbijać od strony lądu. Robienie tego z lądu jest na pewno technicznie łatwiejsze, ale i podejrzewam dużo tańsze niż robienie tego z platformy od strony wody. Możemy się chwilę przyjrzeć temu, jak wygląda taka praca w warunkach zimowych. Po drodze na dalszą część budowy możemy spotkać różne sprzęty służące do prac hydrotechnicznych. Dalej napotykamy barki na rzece Elbląg, które są wyładowane larsenami.
A jeden z takich transportów ścianek szczelnych spotkałem tydzień temu w Rybinie, przed mostem zwodzonym. A muszę powiedzieć, że taka jednostka musi pokonać solidną trasę. Akurat ta barka płynie z portu w Gdańsku. Wpływając na Wisłę, musi dopłynąć do rzeki Skarpawy poprzez śluzę Gdańska Głowa. Później płynąc całą Skarpawą musi dojść aż do ujścia rzeki Nogat, wpłynąć na Zalew Wiślany i dopiero z Zalewu Wiślanego na rzekę Elbląg do punktu docelowego. Wróćmy jednak już do naszych warunków zimowych. Będąc tu dzisiaj z kamerą, znajdujemy się ściśle w rejonie Żuław. Więc chciałbym przybliżyć jeden z aspektów, który dotyczy tego rejonu. Duża część Żuław składa się z terenów depresyjnych. Co za tym idzie, spora część cieków wodnych znajduje się powyżej poziomu gruntu. I tu właśnie znajdujemy się w miejscu, które oficjalnie jest uznawane za najniżej położone w Polsce w stosunku do poziomu morza. Generalnie powierzchnia Żuław to około 1700 km2, z czego właśnie 450 km2 to tereny depresyjne. My znajdujemy się konkretnie na obszarze Żuław Elbląskich, które są zagrożone największym ryzykiem wystąpienia powodzi. Przed tym niebezpieczeństwem chronią rejon nie tylko 353 km wałów, wrota przeciwsztormowe, ale również cały system pomp. Na całym obszarze Żuław Elbląskich jest 53 takich stacji pomp. Odciągają one nadmiar wody z okolicznych polderów. Między innymi dzięki takim stacjom pomp nie dochodzi tutaj do powodziowego Armagedonu. Przez cały system tych urządzeń woda jest wypychana m.in. do Zalewu Wiślanego czy do jeziora Drużno. Dzięki tym wszystkim zabezpieczeniom przeciwpowodziowym tak naprawdę ten rejon może funkcjonować. Wyobraźmy sobie, że nie ma pomp, nie ma wałów, nie ma wrót przeciwsztormowych. I nagle ujście rzeki Wisły znajduje się poniżej Malborka, a Elbląg prawdopodobnie byłby wyspą. Dawniej, przez setki lat, poldery były odwadniane przez drewniane wiatraki. Niestety, żaden z nich nie zachował się do dzisiejszych czasów. Później nastąpiła tak zwana rewolucja przemysłowa i nastąpiła era pomp parowych. Miejscowość Różany to miejsce, w którym została zachowana ostatnia z takich pomp. Nie jest to niestety obiekt dostępny dla zwiedzających, a byłby zapewne świetną atrakcją turystyczną tego rejonu. Wymaga również gruntownej renowacji. Mam nadzieję, że lokalni pasjonaci nie pozwolą, aby po prostu ten obiekt zniknął z powierzchni ziemi. A my, mijając po drodze stary most pontonowy, udajemy się na miejsce budowy nowego mostu obrotowego. Ciężki sprzęt po tej stronie zniknął i panowie zajmują się tylko zabezpieczaniem ścianek szczelnych poprzez kotwienie jej w gruncie, tak jak Państwo widzieli to na początku tego filmu. Z tą różnicą, że tutaj kotwy będą miały długość 35 metrów. Popatrzmy chwilę, jak to tutaj wygląda.
Po drugiej stronie rzeki od strony lądu żadnych prac nie widać, więc przyjrzyjmy się, jak wygląda przyczółek mostu. A tu biało i zima pełną parą, ale widać, że zbrojenie na przyczółku urosło. Zobaczmy to z bliska. I czym żeby był odcinek z Nowakowa bez tablicy bezpieczeństwa? Dziś szczęśliwa liczba to 193. I oby nam tu nigdy nagle nie zmalała. Na dziś to już koniec. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. Tradycyjnie zapraszam do komentarzy, do pytań, do uwag, jak również do lajkowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, wtedy nie ominiecie kolejnego odcinka. Do zobaczenia.